cześć. Stanowcze cześć. Witajcie. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj spędzicie dzień ze mną. Tak sobie wymyśliłam, że dzisiaj mam w planach iść ze ciosem i nagrać kolejny film, czyli dzień ze mną na wsi. Także my zaraz jemy śniadanie. Ja już zjadłam, zaraz je mój syn śniadanie, które tutaj chodzi i się bawi. I uciekamy. Uciekamy, słuchajcie, do miasta, z tej wsi, na zajęcia, do przedszkola i na zakupy do Lumpeksu i zdać te spodnie, które Wam pokazywałam w ostatnim filmie. Także co, moje drogie? Dziecko odstawione na zajęcia. Mamy tylko godzinę czasu. Te, które nie są matkami, to myślą, że godzina to dużo. Nie, 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 moje drogie. Jak zostaniecie matkami, to będziecie widziały, że godzina to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Także ja mam godzinę czasu na to, aby odwiedzić Lumpeks. Także tak wyglądają moje, słuchajcie, łupy lumpeksowe. Bardzo mało czasu, aby cokolwiek poszukać i poszperać i coś znaleźć. No i jeszcze w ciągu tej godziny muszę zajechać do mieszkania, wziąć jedną rzecz, którą sprzedałam na Vinted i ją wysłać. Myślę, że w ciągu tej godziny nie uda mi się jej wysłać, ale przynajmniej ją wezmę, zapakuję i później szybko wyślę. Także uciekamy teraz do Lumpka. Okej, słuchajcie, wyrobiłam się. Za 13 minut muszę odbierać moje dziecko z zajęć. Tutaj są moje łupy lumpeksowe. Powiem Wam, że nie są one owocne. I powiem Wam, że no, znowu drugi raz byłam na tym lumpeksie i nic, naprawdę nic ciekawego nie znalazłam. Znalazłam taką fajną sukienkę. Bardzo ładna, to Wam tutaj ją zaprezentuję. Rozłożyłam tak, że mogę Wam pokazać awerę. Śliczna jest, tutaj ma taki dekolt, taka plisowana, rękawki są takie bufiaste i zakończone czymś takim, ale no przepiękna, od razu wpadła mi w oko, ale ma, wiecie co, jeden mankament, no i nie wiem czym to zmyć, ale ma takie plamy. I rozmawiałam panią w lumpeksie, ona mówiła, że to nie jest krew, bardziej kawa. I właśnie nie wiem, czym to zmyć. Zaryzykowałam, bo te rzeczy kosztowały tylko 4 zł. Szukam teraz, wiecie co, składu. Nawet składu nie spojrzałam. Taka śliczna na zamek zasuwana po boku. Made in China. Powiem Wam, że po prostu nie wiem. Myślę poliester 50%. A co dalej? Tutaj, o, słuchajcie, pisze body, podszewka, 50% poliester i szukam dalej, no kolejnego 50% i kolejny 50% poliester, ale tu nie ma żadnej podszewki, to ona jest cała taka i w ogóle nie wydaje się, jakby była poliestrowa, także jakiś fajny, słuchajcie, ten poliester, także kto ma pomysł, czym to zmyć, prawdopodobnie jest to kawa. Ja myślę o magicznym mydełku z Rossmana. No nie wiem, zobaczymy, czy to się w ogóle zmyje, czy nie, ale prześliczna jest ta sukieneczka. Resztę rzeczy, myślę, pokażę Wam w holu lumpeksowym. Już nie będę tak zdradzać, ale za szybko on się nie pojawi, bo jak widzicie, za dużo rzeczy tutaj nie ma. W torebce, słuchajcie, mam kartony, mam sukienkę, bo taśmy nie wzięłam ze sobą do mieszkania, także będę zaraz pakowała paczkę. No i wskoczymy może na... A, musimy zdać te spodnie. No i wskoczymy na szybkie zakupy do sklepu.
most pojechał. Ciekawe, czy to nie on nas wraca z paczuszką. Jesteś dla mnie, a ja dla ciebie. Najjaśniejszą gwiazdą na niebie. A gdy tylko w twoje oczy patrzę, więc tak, słuchajcie, wróciliśmy do domu, zjedliśmy obiad. Ja dzisiaj na obiad miałam ziemniaczki, pierś z kurczaka gotowaną na parze i do tego kapusta pekińska z majonezem. Kot mi za oknem miał, czy słyszę, jak miał, czy... Pozbieraliśmy, zebraliśmy taki pojemnik malin. Powiem Wam, że no już u mnie maliny się zaczęły i mam teraz, to jest taki pojemnik jak marchewka sprzedają w Lidlu. Dosyć spory. Także zaraz przerobię je na kompociki. Już mam tutaj słoiczki wyparzone. Będę robiła kompociki z tych malin. Później idę pozbierę, słuchajcie, truskawki. Ja mam teraz dosyć ciężki temat do zgryzienia, bo muszę się wyrobić i robić tak. Drzemy z truskawek, kompoty z malin, bo już maliny się zaczęły. To jest dopiero początek. Zaraz będę przynosiła po kilka takich opakowań. No i wy nie uwierzycie, i to ja też sama w to nie wierzę, ale już są jagody w lesie. Także z jagód też mam zamiar robić przetwory. Także pełne ręce roboty tutaj na wsi mam. Właśnie po to tutaj przyjeżdżam pracować. I powiem Wam szczerze, że ten sezon letni chyba najbardziej lubię z całego roku. A dla męża, no obiad, tadam, dzisiaj coś takiego. Znalazłam taki sos z Knora w Kauflandzie. I co tutaj do tego potrzebujemy? Usmażyć 400 g piersi z kurczaka, pokrojonej w paski, 250 g mrożonej fasoli szparagowej, dodać sos i gotować 2-3 minuty na małym ogniu, podawać gotowane z ryżem. Myślę, że naprawdę bardzo smaczne to będzie. Ja ryżu nie jem. Ja planuję gotować pierś i sobie troszeczkę z makaronem, bo jestem ciekawa smaku tego sosu. Ale widzę, że śmietana to jest, ale nie powinno. Jak troszeczkę spróbuję, to nic mi się nie stanie, prawda? Tutaj skład Wam pokazuję. Gdyby ktoś był ciekawy, to taki fajny sos. Mam nadzieję, że smaczny, bo pierwszy raz coś takiego robię, jest w Kauflandzie. Witajcie już kolejnego dnia. Miał być vlog z jednego dnia, ale będzie z dwóch. Nie wyrobiłam się po prostu. Już pod wieczór, wiecie co, nie miałam sił nagrywać. Młode pędy czosnku. Jestem teraz na ogrodzie i zrywam te młode pędy czosnku. Właściwie zrywa się je w pierwszym tygodniu czerwca. Już mamy drugi tydzień czerwca. Może trochę późno je zrywam, bo już wiecie, tutaj są te kwiaty takie. Troszkę się spóźniłam z tym zrywaniem, właściwie to, gdy zobaczyłam czosnek i zobaczyłam te wąsy, to przypomniało mi się, że trzeba je zrywać. I widziałam u dwóch dziewczyn na kanale, że też zrywały, pokazywały. Czemu ma to służyć? Ma to służyć ponoć temu, że czosnek będzie większy, będzie szedł właśnie w tą główkę i będzie większy. My mamy tutaj z mężem taką zagwozdkę, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. I postanowiliśmy, że z połowy czosnku pozrywamy te młode pędy, a w drugiej połowie zostawimy, bo mój mąż twierdzi, że wystarczy tylko pielić i podlewać. Także zobaczymy, jaka tak naprawdę jest prawda. Nie wiem, czy wiecie, z tych młodych pędów można robić jedzenie, można je gotować, zupę z nich robić, albo można je po prostu blanszować. Ja nie próbowałam. Jestem bardzo ciekawa, czy
Ale bardzo pięknie to pachnie. Czosnkiem oczywiście. Bardzo ładny zapach. Także tak. Ja nie próbowałam i raczej nie będę próbowała, ale możecie pisać, jeżeli są tutaj ogrodnicy i robicie z tego jakąś potrawę, to koniecznie mi napiszcie.